Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Często czasami pytacie, jak nagrywam moje filmy, w szczególności jak nagrywam testy baterii. No to prosta odpowiedź. Używam czegoś takiego jak namiot bezcieniowy. Mam namiot bezcieniowy 60x60 Puluza. Akurat możecie go dostać u Kubosa. Jak to wygląda, jak to działa, widzicie na filmie. Namiot dosyć prosty, przychodzi złożony w pudełku, dosyć płaskim, rozkłada się go, jest praktycznie mocowany na takie rzepy, czyli każdy z boków jest rzepem, macie po prostu część tkaniny z zewnątrz, takiej czarnej, w środku odbijające światło, coś a la aluminium, tak to nazwijmy, chociaż to też jest tkaniną. No i możecie sobie za pomocą jego robić zdjęcia, szczegóły, nagrywać tego typu filmy jak ja. Jest wejście na kamerę od frontu, jest ono otwierane, jak widzicie, możecie sobie włożyć tam dany przedmiot. No oczywiście namiot ogranicza jakby jego rozmiar, mój jest 60, ale są też większe lub też mniejsze. Od góry też jest możliwość cykania fotek, co dodatkowo z fajnych rzeczy, które w nim są. Mamy w zestawie trzy tła, białe, czarne i takie cielisto-pomarańczowe, tak to nazwijmy. Możecie sobie je wymieniać, one są przyczepiane na rzepach, więc trzymają się z tyłu. Oczywiście tła są tylko i wyłącznie na tylnej i dolnej ściance po bokach, no niestety ich nie ma, więc trzeba tutaj się zawsze ograniczać do jakby rozmiaru tego, czego, co chcecie w środku sfotografować, ewentualnie nagrać, jak i również do możliwości waszego aparatu szerokiego kątu, kwestia obiektywu i tak dalej. Co ze specyfikacji samego, otóż to tego namiotu Puluza. Mamy w nim 60 diod, które nam świecą. Pobiera cały namiot przy maksymalnej wartości 60 W. Jest możliwość regulacji natężenia tego światła. Są dwie listwy u góry, z prawej i po lewej stronie. Obie świecą, mają jasność 1690 lumenów, barwa światła 550 kelwinów, czyli no takie naturalne białe tło. Oczywiście u góry jest też blenda, którą możecie zdjąć, więc albo światło jest troszeczkę zmiękczone, albo po prostu świecą wam bezpośrednio teledy. Dodatkowo no, zewnętrzna część jest to nylon i w środku coś, co po prostu odbija światło. Nie wiem niestety, jaki to jest materiał, ale widzicie to na filmie. I cóż, jak to się sprawdza, bo używam tego już dość długo. Powiem wam, jest jak najbardziej ok. Do takich moich półprofesjonalnych zastosowań jak najbardziej. Nawet myślę, że bardziej profesjonalnych też się nada, z racji tego, że jeżeli chcecie sfotografować jakieś małe detale, dobrze je oświetlić, bo akurat dosyć fajnie to cały ten zestaw świeci, no to spokojnie dajecie sobie radę. Też możecie zmienić oczywiście wewnątrz tło na czarne, bądź też to takie pomarańczowo cieliste lub też białe, ewentualnie włożyć jakiekolwiek inne. Nie ma tutaj problemu. Mobilność całego zestawu no jest spoko. Praktycznie namiot składa się do kwadratu 60x60, no, grubości, nie wiem, powiedzmy 5-8 cm, w zależności jak to dobrze złożycie, więc to wszystko się sprawdza. No i powiem wam, że przydatna rzecz, w szczególności w takich tematach jak ja, na przykład chcę wam nakręcić film odnośnie ile wytrzymuje bateria, no to tutaj 8 godzin świecić, czy tam czasami 10 godzin świecić pełnymi lampami studyjnymi, no to prąd kosztowałby więcej. A tu mamy tylko 60 W w LEDach, możemy sobie ustawić ich jakby jasność maksymalną, czy też troszeczkę mniejszą i spokojnie można tego typu filmy cykać. No w moim przypadku jedna fotka, czy też jedna klatka, jedno zdjęcie na 8 sekund, no to troszeczkę ten sprzęt działa. Gdybym tutaj chciał nagrywać filmy, które właśnie przy jakimś normalnym oświetleniu 150 W razy 2 przez 10 godzin, no to może by to było mniej opłacalne. A wtedy przychodzą nam z pomocą właśnie otóż do tego typu rozwiązania, czyli tak zwane namioty bezcieniowe. Dla mnie no mega przydatna rzecz, przydaje się. Jego jeszcze wymiary, bo to wam powinienem powiedzieć, oczywiście jest to szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60 cm, czyli po prostu sześcian o boku 60 cm. Są też większe. Gdzie je dorwać? Oczywiście macie linki na dole. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć? Oczywiście piszcie na dole linki do społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. Namiot bezcieniowy Puluz. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.